pochodzący z Mali mężczyzna, który stał się bohaterem francuskich mediów po tym, jak uratował 4-letniego chłopca, wspinając się po balkonach na 4. piętro. Zrobię wszystko, żeby się tu dostać bez wahania. Czytaj dalej. We wtorek rano 22-latek zjawił się w ratuszu w Bobigny, gdzie otrzymał dokumenty przyznające prawo pobytu we Francji. Dzięki nim będzie mógł ubiegać się o pracę. Jak poinformował szef prefektury Sekwana Saint-Denis, Pierre-André Durand, mężczyzna złożył podanie o przyjęcie na służbę obywatelską do straży pożarnej. Jeśli jego podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, to rozpocznie 10-miesięczny staż. Miesięcznie zarobi około 480 euro. We wtorek po południu Gassama odwiedził siedzibę główną paryskiej straży pożarnej, gdzie mógł zapoznać się z charakterem pracy. Został entuzjastycznie przyjęty przez strażaków, którzy oprowadzali go po swoim miejscu pracy. Zrobię wszystko, żeby się tu dostać, powiedział. Spektakularna akcja, lubię dzieci. Nie. Czytaj dalej. Błyskawiczna kariera mężczyzny rozpoczęła się od wydarzeń z sobotniego wieczora. Według relacji Mamoudou był z kilkoma kolegami w greckiej knajpce na ulicy Marx-Dormoy w paryskiej 18. dzielnicy. Oglądali mecz, kiedy usłyszeli krzyki na zewnątrz i dźwięk klaksonów samochodowych. Wyszedłem na ulicę i zobaczyłem dziecko, które zwisało z balkonu i zaraz mogło spaść, relacjonował Gassama. Nie myśląc długo, rzucił się biegiem w kierunku budynku. Szukałem sposobu, aby je ocalić. Dzięki Bogu udało mi się wspiąć po fasadzie budynku do balkonu, opowiadał mężczyzna. Z nagrania wynika, że wspięcie się z parterowego balkonu na 4. piętro zajęło Gassamie mniej niż 30 sekund. Po dotarciu do dziecka chwycił je i wciągnął na balkon. Przybyli na miejsce strażacy stwierdzili, że zarówno on, jak i dziecko byli w szoku, ale w dobrym stanie. Mężczyźnie opatrzono zadrapania, a dziecku jeden zerwany paznokieć. Gassama został przez francuskie media okrzyknięty bohaterem. Pogratulowała mu m.in. burmistrz Paryża Anne Hidalgo, która nazwała go Spidermanem z 18. dzielnicy. 22-latek w poniedziałek został zaproszony do Pałacu Elizejskiego, gdzie osobiście pogratulował mu prezydent Emmanuel Macron. Polityk zapowiedział, że imigrant otrzyma pomoc w zostaniu strażakiem ochotnikiem. Poważne zarzuty dla ojca dziecka. Francuskie władze. Czytaj dalej. Głosy w sprawie zabrała rodzina uratowanego chłopca. To prawdziwy bohater, tak o Mamoudou powiedziała babcia dziecka, cytowana przez BBC News. 44-letni ojciec dziecka, który zostawił go w mieszkaniu i wyszedł na zakupy, usłyszał zarzut nieodpowiedniej opieki nad chłopcem. Grozi mu za to do 2 lat więzienia i 30 tysięcy euro grzywny. Jak przekazał prokurator, dodatkowo opóźnił on swój powrót do mieszkania, by zagrać w Pokémony. Mogę usprawiedliwić tego, co zrobił mój mąż, dodała matka chłopca. Z Mali do Francji natomiast, pisze Guardian, droga 22-latka z Mali od imigranta do bohatera Francji była bardzo kręta. Najpierw, jako nastolatek, opuścił swoją ojczyznę, skąd udał się do Libii, tutaj został aresztowany i pobity. Następnie udał się w niebezpieczną podróż statkiem do Włoch. W Italii spędził 4 lata, a następnie przyjechał we wrześniu ubiegłego roku do Francji, gdzie dołączył do brata. Bez prawa do legalnego pobytu 22-latek spał na podłodze ośrodka zajmowanego przez imigrantów w Montreuil na przedmieściach Paryża. Wraz z 6 imigrantami zajmował niewielkie pomieszczenie.
Guardian alarmuje, że tylko w północnym Paryżu około 2000 nielegalnych imigrantów śpi pod wiaduktami autostrad oraz w kanałach, gdzie zdaniem lekarzy, panują katastrofalne warunki higieniczne. Autor, PTD/AC źródło, The Guardian, BBC News, TVN24, La Croix.